Cześć kochani, witam Was serdecznie i odrywam od wakacyjnego leniuchowania i zapraszam na iście wakacyjne premiery. Obiecałam, więc spełniam obietnicę i dzisiaj zajrzymy do tych pudełek, a jeszcze jedno tutaj takie duże jest, czyli wszystkie dodatki do Nova Etas Renaissance, co skrywają, jakie tutaj skarby i co tak naprawdę wnoszą, ale będziemy mogli również stoczyć walkę z małymi, acz epickimi zombiakami. Jeśli chodzi o nowość od Galakty, kto ma ochotę wsiąść do pociągu, to szybciutko się przejedziemy, a jak się nie boicie cienia, to będziecie mogli go trochę pozaklinać. No to co? Zapraszam. No dobra, słuchajcie, nawet już nie odjeżdżam tymi pudłami, tylko po kolei zaglądamy sobie do rozszerzeń do Nova Etas Renaissance. Wiem, pisaliście, że już gracie gry podstawowe. Pytanie, czy już dołączyliście dodatki? Jeśli nie, to pokażę Wam po kolei teraz zawartość każdego. Poopowiadam dwa słowa, abyście mieli rozeznanie, co te pudełka w sobie skrywają, a skrywają, oho, ho, nie mało. Dobra, ja lubię smoki, więc zaczynamy od Draco i tutaj znajdziecie przede wszystkim naprawdę gigantycznego smoka, bo w zasadzie mieści się on ledwo w tym, że pudełku, więc możecie już patrząc na pudełko ocenić jego gabaryty. Wraz z dodatkiem Draco będziecie mogli rozegrać sobie nową kampanię poboczną, którą będzie można połączyć zarówno z grą podstawową, jak i dowolnym dodatkiem, jaki tam sobie dołączycie. Ta kampania składa się z dwóch misji pobocznych, spotkań i misji polowania, które należy tutaj rozegrać w odpowiedniej kolejności. Jeśli chodzi o zawartość pudełka, to oczywiście poza gigantyczną figurką samego Draco, jeszcze tutaj znalazło się miejsce na aż 19 kart misji. Mamy oczywiście koperty dla nich, są też karty nagród, karty akcji właśnie dla Draco, jest karta wydarzenia, widziałem diabła. I w sumie patrząc na Draco, to można tak właśnie powiedzieć, są żetony, szczątek, żetony aktywacji, skrzyni, są tam takie żetony cieni we mgle oraz żetony ran. No to, wszyscy miłośnicy smoków, pędzel w górę, moi drodzy. Słuchajcie, jak mój level odmalowania nieco wzrośnie, to z całą pewnością Draco doczeka się u mnie kolorów. Na razie zwyczajnie nie chcę zepsuć tej figurki, więc trochę poćwiczę na mniejszych. Natomiast pytanie, czy Wy już pomalowaliście swoje egzemplarze? Dajcie znać. Szkoda, że nie można tutaj w komentarzach wklejać zdjęć, bo z chęcią bym zobaczyła, jak Wasze egzemplarze wyglądają. Tak czy inaczej, wielkie smoczysko w tym dodatku ląduje na stole. Ale jeszcze jedna ważna sprawa, a mianowicie wszystkie te dodatki to oczywiście rozszerzenia do gry Nova Etas Renaissance, natomiast jeśli macie Black Rose Wars, no to słuchajcie, możecie każde z tych rozszerzeń dodać właśnie do tej gry, bo to to samo uniwersum. Super sprawa, nie? Uściślając, wszystkie te dodatki można łączyć zarówno z grą Black Rose Wars, tą pierwszą, jak również z Black Rose Wars Odrodzeniem, zatem każdy z nich rozszerzy nie jedną, nie dwie, a trzy gry z tego samego świata Nova Etas. Jak dla mnie świetne wykorzystanie potencjału i super fajne rozwiązanie, które pozwoli graczom swobodnie łączyć różne planszówki z tego samego uniwersum. Dobra, Draco niech się odsunie na bok, teraz zajmiemy się Minotaurem, czyli kolejny dodatek, no i tutaj mamy oczywiście tytułowego Minotaura. Jest i figurka, są i karty misji, dokładnie 5. Jest również karta wydarzenia, dzika furia, w którą to wpadł tytułowy Minotaur. To nie wszystko, bo mamy również i karty akcji, i karty nagród. I mamy też żeton aktywacji owego Minotaura. Sam dodatek wprowadza nam nową misję polowania. Natomiast gdybyście chcieli dołączyć to rozszerzenie, czy to do Black Rose Wars, czy do Black Rose Wars Odrodzenia, no to Minotaur staje się ewokacją taką zapomnianą. I muszę przyznać, że figurka tego potężnego olbrzyma z głową byka prezentuje się tutaj absolutnie świetnie, mnóstwo szczegółów, więc no też będzie to nie lada gratka dla wszystkich malujących i chcących upiększyć i tak już bardzo ładną figurkę. No dobra, to lećmy dalej. Teraz tak naprawdę najmniejsze pudełeczko, skrywające jednak całkiem sporo dobra, a mianowicie tytułowego bohatera, czyli tego rycerza, który tutaj sobie stoi, Mediceo. To jest gość, który może być zarówno opiekunem, jak i łowcą. No i mamy tutaj i jego figurkę, i mamy jego żeton aktywacji, i mamy też jego karty, które będziemy wkładać sobie właśnie w te takie otwierane planszetki. Są też tutaj karty jego początkowego wyposażenia, tego wyposażenia zaawansowanego. Mamy tam jego jakieś żetony osłony, błogosławieństwa, kolejne karty przeznaczenia, karty towarzysza, wynalazków, a nawet kartę natchnienia.
A zatem mimo małego pudełka jest tutaj całkiem sporo dobra, a samo rozszerzenie wprowadza nam nową postać, właśnie tego nowego bohatera do kampanii z nowej ETAS Renaissance. Natomiast jeśli chodzi o dodawanie tego rozszerzenia do Black Rose Wars podstawowego, czy też do odrodzenia, to Mediceo jest po prostu magiem. Chociaż uściślając, to nie on jest magiem, tylko to maleństwo, które on trzyma na rękach, a Mediceo jest jego opiekunem, który reprezentuje tutaj maga, który jeszcze, jak widzicie, ssa palucha. No i teraz dobra, przyszedł czas na zajęcie się największym pudłem i to Wam się spodoba. Znowu gratka dla malarzy, bo tutaj w środku jest gigantyczna, absolutnie gigantyczna figurka. No te skrzydła to nawet powalają samego Draco. Hyperion we własnej osobie. Poza tą przeogromną figurką tytułowego Hyperiona mamy też takie trzy małe postacie jego ziomali, czyli trzech myrmidonów. Mamy tutaj również karty misji, aż 17, kartę wydarzenia, świat w płomieniach, bo tutaj generalnie wszystko będzie płonąć. Myślę, że rączki niejednego malarza już zapłonęły, czy też pędzle, do tego, aby tego giganta pomalować. Są tutaj również karty akcji Hyperiona, są karty nagród, obrażeń, wroga. Natomiast jeśli chodzi o żetony, to będziemy mogli złożyć sobie tutaj żetony płonących drzew i jeszcze kilka żetonów typu rany, mutacja, aktywacja. Jeśli natomiast to rozszerzenie chcemy dodać do Black Rose Wars, czy to odrodzenia, czy podstawki, to oczywiście Hyperion jest magiem i co ciekawe, tutaj znajdują się trzy komnaty Hyperiona. Jedną komnatę po prostu zastąpi z gry podstawowej, włoży tą swoją z płomieniami właśnie, a dwie pozostałe ułoży sobie gdzieś tam z boku loży. I szczerze mówiąc nie wiem, bo nie doczytałam, jak to mechanicznie ma działać, czy on tam będzie się teleportował, przemieszczał, ale brzmi ciekawie. I oczywiście dołączone są również karty, czy to osobistego czaru, czy ewokacji, pomocy. Wszystkie te, które są potrzebne, aby dołączyć to rozszerzenie do czarnej różyczki, niezależnie której wersji, a więc no, sami widzicie, że nieźle prezentują się te dodatki. Szczególnie, że można to rozszerzenie łączyć zarówno z nową ETAS, jak i z czarną różą. Seria małych epickich już pewnie jest Wam dobrze znana. Sukcesywnie wydawnictwo Galacta wydaje kolejne części. No i teraz przyszedł czas na inwazję zombie. Swoją drogą dajcie znać, która z części małych epickich dotąd podobała Wam się najbardziej i czy te złowieszcze zombiaki, ja sobie już odsunę tę swoją kolekcję, bo chodzi o to małe pudełko. Wiecie, w małych epickich mieści się wszystko właśnie w takich małych gabarytach kieszonkowych wręcz pudełek, ale jak już zaczniemy to rozkładać na stole, to najczęściej robimy wielkie oczy, jak te gry potrafią być obszerne. Jak wygląda to w wypadku zombie? Sami zobaczcie. W tej grze jeden z graczy kontroluje gracza zombie, a pozostali są ludźmi, przynajmniej na początku gry. Celem graczy ludzi będzie zrealizowanie trzech kart celów, zanim gra się skończy, a skończy się, gdy wyczerpie się talia kart przeszukania. Celem gracza zombie będzie atakowanie ludzi oraz dziedzińca z ocalałymi i generalnie przeszkadzanie ludziom w realizacji ich celów. Każdy zombie ma odmienne zdolności, podobnie jak każda postać człowieka. W tej małej grze dwustronnych kart postaci jest aż 14 do wyboru. Po jednej stronie są postacie ludzi, na odwrocie ich zombie wersje. I jeszcze o czym warto wspomnieć na początku, to, że w małe epickie zombie można grać w aż 5 trybach. Jako wspólna walka przeciwko graczowi zombie, czyli kooperacja graczy ludzi i jeden grający zombiakami dla od 3 do 5 osób. Z kolei od 2 do 4 graczy zagra kooperacyjnie, ale wówczas zombie kieruje automa gry. Rywalizacja przeciwko zombie przeznaczona jest dla od 3 do 5 graczy i wówczas ludzie konkurują, który z nich jako pierwszy zrealizuje 3 cele, ale wciąż razem muszą walczyć z hordami zombie. Można zagrać też tryb rywalizacji bez gracza zombie. Działa on na od 2 do 4 osób i ostatni wariant to tryb solo. Mapę rozgrywki należy przygotować, rozkładając odpowiednio dwustronne karty lokacji. Każda karta sklepu składa się z 3 pomieszczeń. Zbudują one centrum handlowe, po którym będziemy się ganiać z zombiakami. Dosłownie, bo w tej małej grze ludzie muszą być w ciągłym ruchu. Rozpoczynając grę, we wszystkich pomieszczeniach z wejściem do poszczególnych sklepów trzeba umieścić po jednym zombie. Grający ludźmi zaczynają z centralnego dziedzińca, gdzie umieszczają znacznik barykad, i tu znajdą się również ocalali, których trzeba będzie bronić przed zombiakami i stąd właśnie gonitwę rozpoczną gracze ludzie.
W dwóch typach pomieszczeń umieścimy pojazdy. Po jednej stronie karty lokacji, to jest na parkingu, będzie to motocykl, którym można objechać sporą część planszy, zabijając napotkane zombiaki. Po drugiej stronie w biurze ochrony czeka radiowóz. Zatem zależnie, którą stronę karty lokacji losowo rozłożymy, z takiego pojazdu będziemy mogli w danej rozgrywce skorzystać. Gracz człowiek na swojej planszy ma określone specjalne umiejętności przypisane do danej postaci. Na przykład fotografka zyska 2 naboje, jeśli zakończy turę w sklepie z zombiakami. Używając amunicji do ataków dystansowych należy obniżyć znacznik na torze. Po drugiej stronie tego samego toru znajduje się znacznik ran, który podniesiesz za każdą ranę od zombie. No i kiedy te dwa znaczniki spotkają się na torze, postać umiera, a raczej staje się nieumarła, to jest zasila szeregi zombie. Skoro o zombiakach mowa, każdy zombiak posiada poziomy swoich umiejętności. Rozpoczyna od najniższego pierwszego, ale kiedy człowiek nahałasuje, zombie wykorzystuje swoje zdolności i zwiększa ich poziom, więc z czasem staną się one coraz silniejsze. A zatem grę rozpoczyna grający człowiekiem, który w ramach swojej tury musi wykonać 3 akcje ruchu. Porusza się do sąsiedniego pomieszczenia, a kiedy napotka tam zombiaka, to może tego zielonego zabić. Wówczas rozpatrujemy atak wręcz, który zawsze jest skuteczny, czyli eliminuje takiego delikwenta, ale atakujący musi rzucić kością ataku. No i tutaj mogą wypaść różne wyniki. Czasem zadają ranę człowiekowi, innym razem nie wywołają żadnego efektu, a jeśli gracz wyturla cios krytyczny, to ten po zabiciu zombiaka pozwoli mu wykonać zupełnie za darmo jeden ruch i może nawet dalej atakować, więc znów w walce wręcz zabije zombie, rzuci kością ataku oraz rozpatrzy uzyskany wynik. Co ważne, zombie można też atakować z dystansu, jeśli nieumarły stoi w pomieszczeniu obok gracza ludzkiego. Wówczas taki gracz człowiek korzysta z odpowiedniej broni dystansowej, no i musi użyć amunicji. Kiedy uda się wyeliminować wszystkie zombiaki z danego sklepu, gracz człowiek może użyć zdolności pomieszczenia albo rozpatrzeć żetony. Ludzie mogą również zbierać przedmioty, czy też podnosić żetony celów potrzebne do zrealizowania kart celów. A zatem po tym, jak dany gracz człowiek rozpatrzy swoją turę, musi on odkryć kartę przeszukiwania, jaką wcześniej zagrał przed nim w tajemnicy gracz zombie. Jeśli jest to wydarzenie, należy rozpatrzyć je od razu. Jeśli jest to karta przedmiotu, trzeba umieścić ją z boku sklepu, gdzie stoi gracz człowiek. W kolejnych turach gracze ludzie będą mogli ten przedmiot podnieść i korzystać z niego. Po każdej turze gracza człowieka następuje tura zombie, który w pierwszym kroku sprawdza hałas. Należy porównać symbol wejścia na właśnie odkrytej karcie przeszukania z symbolem wejścia sklepu, w którym stoi gracz człowiek. I teraz, jeśli symbole nie pasują, oznacza to, że ten gracz nie nahałasował. Jeśli symbole pasują do siebie, gracz zombie natychmiast zagrywa jedną z kart ze swojej ręki i wykonuje akcję, jaką wskazuje aktualna pozycja znacznika hordy. Im wyżej ten znacznik, tym silniejsze zdolności posiada zombiak. A dodatkowo po rozpatrzeniu tego przesuwa on ten znacznik do góry. Na koniec dokłada 2 zombiaki do sklepów z pasującym symbolem z karty przeszukiwania. Jeśli sklep jest przepełniony zombiakami, to jest na karcie znajdują się 3 zombiaki, należy dołożyć nowych nieumarłych na pola w sklepie sąsiednim, o ile ten początkowy to sklep narożny, który nie łączy się z dziedzińcem. Kiedy natomiast horda zombie rozlewa się na dziedziniec ze sklepu, który z nim sąsiaduje, to kiedy zombie wchodzi na kartę centralną, niszczy barykady, co oznaczymy obniżając jego znacznik. Kiedy natomiast ten znacznik barykad osiągnie poziom 0, umiera jeden z ocalałych. Na szczęście na terenie centrum handlowego są skrzynie, dzięki którym gracze ludzie mogą podnosić poziom barykad. Dodatkowo, aby nieco przechytrzyć zombie, gracze ludzie mogą korzystać choćby z tajnych przejść. Wszystko po to, aby zrealizować karty celów. W grze jest po 9 kart celów dla wariantu kooperacyjnego i rywalizacyjnego. Dla przykładu cele mogą polegać na opracowaniu leku, do czego potrzebne będzie gromadzenie składników porozrzucanych po centrum handlowym, czy ucieczka z niego lub też naprawa helikoptera.
Kończąc turę, gracz zombie za każdym razem kładzie przed graczem człowiekiem zakrytą kartę przeszukiwania, starając się przewidzieć, w której lokacji człowiek zakończy swoją turę, aby zagrać mu kartę, która wywoła hałas i pozwoli zombiakowi wykorzystać swoje rosnące w siłę zdolności przeciwko niemu. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy zdołacie przetrwać tę inwazję zombie w mikroskali, to wystarczy sięgnąć po to małe pudełko. Poczułam dziką rozkosz w swym planszowym sercu, kiedy dziś przyjechała nowa ekipa zabójców. Rozpakuję z Wami wszystkie trzy dodatki do Terrorscape i pokażę Wam ich zawartość. Zacznijmy więc od dzikiego instynktu. Tu już na pudełku widać, że wraz z tym rozszerzeniem ocalałym przyjdzie zmierzyć się z wilkołakiem oraz z łowczynią. Co poza nimi znajdziemy w tym pudełku? Otóż mamy taki arkusz w formacie A4, dwustronnie zapisany z grafikami i opisami i to jest, moi drodzy, instrukcja tegoż dodatku. Dalej trochę tektury, czyli plansze obu zabójców, żetony i cztery skrzynki do złożenia. Jest też walizka. Ale większą nowością jest mapa. Chata w lesie. Tym razem wybieramy się do domków letniskowych w pobliżu starego kamieniołomu. To właśnie na tym terenie grasują dwaj nowi zabójcy. Wilkołak, wyposażony w super słuch, którego można próbować zabić srebrnymi nabojami, oraz łowczyni, która będzie zastawiać różnego rodzaju sidła na ocalałych, a ja już sięgam po kolejne pudełko. Następne rozszerzenie to nieopisany koszmar. Otwieram, bo klimatów z obcego jestem szczególnie ciekawa, choć tutaj w kosmos akurat nie polecimy. Znów po otwarciu pudełka wita nas ten arkusz A4 z zasadami i zmianami w grze, taki sam format jak w poprzednim dodatku. Dalej planszetki zabójców oraz takie zielone żetony kielichów, które należy złożyć w taką formę kwiatka, czy raczej swoistych pnączy, które wyrosną w różnych lokalizacjach i będą generalnie ranić ocalałych. Jest też skrzynka z apteczką, którą umieścimy w gabinecie lekarskim. W tym dodatku będziemy wędrować po mapie laboratorium. Drugi zabójca to jest obcy, pnączy nie ma, ale ma karty ewolucji i mechanikę przeobrażania. Brzmi groźnie i złowieszczo? No to złapcie oddech i lecimy dalej. Ostatnie pudełko dodatku na dziś, czyli nieśmiertelna groza, która przeniesie nas do otoczonego fosą starego zamczyska, a w nim pokój z dźwignią, która uruchomi ruchomą bramę, która będzie przeszkodą także dla zabójców, a nie tak jak barykady, tylko dla ocalałych. I w tym dodatku wszystkie zmiany opisane są również na karcie instrukcji. Z tektury wyciśniemy planszę zabójców oraz nowego gracza po stronie ocalałych, czyli bystrego George'a. Czy jego notatki pomogą mu przeżyć starcie z ruchomymi posągami? Posągi bowiem to nie jeden zabójca, tylko grupka czterech posągów grasujących po obszarze zamku. Ocaleli będą starali się je zamrażać, aby tamci nie mogli poruszać się i przeszukiwać zamku. Rzućcie sobie okiem na nich, a ja tymczasem zabieram się za ogrywanie tychże dodatków do Terrorscape i za jakiś czas wrócę tutaj z dokładniejszym opisem moich wrażeń z rozgrywek w każdy z nich. A zatem zapraszam Was na kolejną porcję terroru. Wspominałam na początku o cieniu, no to będzie trochę cienia. Dzisiaj by się przydało, bo mamy taki skwar za oknem, że no może pozaklinam nieco cień. Jeśli chcielibyście usiąść sobie z młodszymi graczami do takiego no dungeon crawlera, chyba naciągnę trochę, ale dajmy, powiedzmy, że jest to dungeon crawler z meplami po niewątpliwie kolorowej planszy, to może zaklinacze cienia Wam się spodobają, jako taka bardzo prościutka gra, gdzie będziemy różnymi fajnymi meplami zwierzaczków chodzić sobie i kiedy wchłoniemy trochę więcej właśnie tej energii i tego cienia, to się przeinaczymy w takie bardziej cieniste potworki. No to dobra, zacznijmy od tego, że każdy z graczy wybiera sobie stworka i sięga po taką bardzo fajną, wykonaną z naprawdę grubej tektury, tak solidnie wyglądającą planszetkę. Ona jest dwustronna, po jednej stronie ten nasz stworek jest taki zwyczajny, normalny, a po tej drugiej już właśnie taki z cienia. Rozkładamy sobie na stole planszę, która składa się z heksagonalnych kafelków. No i do tej planszy każdy z graczy dokłada swój kafelek startowy.
Jeśli natomiast chodzi o kafelki, różne lokacje, to każda z nich coś tam innego nam daje, ale trochę nie kumam, dlaczego nie nadrukowano tego właśnie na tych kafelkach, tylko trzeba sięgnąć do takiej małej książeczki i tam sprawdzać, jak wejdę na takie pole, to co ja wtedy dostanę. No to się generalnie nie udało za dobrze. No ale dobra, może ta ściągawka gdzieś leżeć z boku, od biedy da się z tym grać. A o co chodzi w samej grze? Będziemy sobie tutaj budować księgę czarów i przy każdej z tych naszych kafelków mapy układamy sobie karty, które zapewnią nam przeróżne zaklęcia. Każda z nich ma jakieś koszty widoczne po lewej stronie. Czasami kosztem będzie konieczność odrzucenia karty zaklęcia z jakiegoś poziomu, ale zasadniczo będziemy posługiwać się tutaj zasobami takimi jak czerwone klejnoty, niebieskie klejnoty, fioletowe klejnoty, które są jakby jokerami. Mamy też cząstkę cienia, którą będzie można wchłonąć. No i zasadniczo trzeba wystrzegać się przeklętych kryształów, czyli takich czarnych symboli z błyskawicą. A zatem, na czym polega cała zabawa? Która składa się z trzech faz. Bierzemy sobie 5 kości zasobów, rzucamy i wykorzystujemy wyniki uzyskane po rzucie. W ramach drugiej fazy każdy z graczy ma do wykorzystania 4 punkty akcji. No i może podróżować sobie, czyli przychodzić z kafelka na kafelek, może rzucić zaklęcie, jeśli już jakieś ma w tej swojej księdze czarów, czyli po prostu zdobył kartę, może wykonać przerzut, jakby mu rzut nie odpowiadał, może ustanowić sobie ochronę, może zrobić odświeżenie, czyli jak mu jakaś karta nie pasuje z boku lokalizacji, to sobie zmienia na nową i może również zrobić pozyskanie, czyli wziąć sobie kartę leżącą właśnie z boku kafelka na mapie. W ostatniej fazie tury każdy z graczy, jeśli wyrzucił jakieś właśnie symbole z cząsteczkami cienia, to może je wchłonąć i jeśli osiągnie określoną wartość, to przekręca sobie tę planszetkę bohatera na tę drugą, mroczną stronę, a bohater, który osiągnął już właśnie tę mroczną stronę, może przywołać sobie towarzysza. I tak sobie manewrując tym, co wyrzucimy na kościach, to jakie zaklęcie rzucimy, czy ktoś będzie miał przeciwzaklęcie, czy się obroni, czy my gdzieś przejdziemy, pozyskamy jakieś zasoby, będziemy grać w ten lekki tytuł, który można nazwać dungeon crawlerem dla młodszych graczy. No to teraz szybciutkie ciuch, 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 ciuch. Jeszcze nie jedźcie na wakacje, sprawdzimy sobie, jak wygląda rozszerzenie do Wsiąść do pociągu, czyli absolutnego klasyka. Mamy tutaj i Koreę Południową. W sumie nie wiem, jakim cudem Korea Południowa znalazła się w pudełku Półwyspu Iberyjskiego. No jak to połączyć? Nijak nie rozumiem, ale Wam pokazuję. Wakacyjny odcinek premier, no musi być, słuchajcie, taki lekki, orzeźwiający, krótki, szybki, więc z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Dzięki serdeczne. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to super fajnie, jak zostawicie kciuka w górę. A jeśli macie ochotę podzielić się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami, sugestiami, to sekcja komentarzy jak zawsze jest do Waszej dyspozycji. Ja mówię Wam cześć, ale widzimy się w następnym nagraniu. Trzymajcie się. Hej!